Dobra, nie ma co przedłużać. Tak jak mówię, dzisiaj zaczynamy od tego, że szukamy maksów na tym woju. Głównie po to, żeby tutaj lochy docisnąć. W ogóle sprawdziłem sobie, jakie mamy procenty na lochy w tym momencie. I tak jak na Tornado mamy ponad 4%, czyli sporo, ale Tornado, tak jak wam mówiłem, już nie ruszam na tym wojowniku póki co. Na Hemorrhoidor w mroku mam niecałe 3%. Na Esteros ten zwykły mam ponad 1%. I na Hemorrhoidor zwykły mam 0,68%. A potem to są jakieś 0,10, 0,07, 0,30 jeszcze mam tutaj na Esteros, no to też nie tak źle. Ale to jest oczywiście przed wymianą runek. Runki mam po 30% wszędzie, tu nawet 29% na Magusiu. No więc jak wleci 30% więcej, no to te procenciki na pewno wzrosną. Ale właśnie chcę wam, żeby był taki, wiecie, kontrast pokazać, nie? Jak to będzie wyglądać po zmianie tych run. Runki mamy w tym momencie na poziomie E121, tak jak zresztą wspominałem wczoraj. Jeszcze troszkę tutaj podskoczyło po dzisiejszym skipie, więc dlatego też chciałem czekać do samego końca praktycznie. No i co? I kilka też maksymalnych runek już zdobyliśmy sobie w międzyczasie. Czy to z jakiegoś, jak tam szukaliśmy do rozmontowywania wczoraj, przedwczoraj, czy to tam z jakichś kostek i tak dalej. Póki co mam tak. Premię do złota mam już maksa, ulepszoną jakość mam maksa, jak widzicie, plus 5. I premię do PD mam 10%. Jeszcze łączną odporność jedną. Dlatego, że no jak widzicie 25% też nam wyleciało, więc jeszcze takich dwóch potrzebujemy. No ale najbardziej się będziemy chcieli dzisiaj skupić na tych broniach, nie? Więc najpierw może zacznę od gabinetu magii, bo tutaj 15 rozmontowań przy okazji zrobię. Może jeszcze jakiś max wyleci. Czego my tu jeszcze szukamy tak naprawdę? Punktów życia 15%, to na pewno. I jeszcze dwa razy łączną odporność 25%. I chyba coś jeszcze. To by było to i to, powiedzmy. Tu by były punkty życia, powiedzmy 15%. I jeszcze chyba czegoś nie mam. I szansa na epickie przedmioty 50%, dokładnie. Nie ma komand tego gracza, na szczęście. Teraz tak, tutaj też od razu, bo jak mam już, jak widzicie zresztą, runki do awki normalnie założone na sobie, więc już mogę stojak traktować czysto jako miejsce na przedmioty. To już było w kiblu, więc to sobie porozmontowywuję dzisiaj, żeby było z głowy. Wygląd zmieniam oczywiście po to, żeby mi więcej kryształków dawały, bo pewnie ktoś będzie pytał. I od razu tu powrzucam na ten stojak jakieś tam pierdółki. To jest do kibla, więc to może zostać. To mogę jeszcze rozmontować. I te itemki mogę po prostu wyrzucić. A, tam powinienem do kociołka oddać, no ale nieważne. Trudno. Nie straciliśmy tak dużo golda. Co robi ten stojak? Stojak masz do tego, żeby jednym guzikiem zmieniać sobie ekwipunek z tym, który masz na swojej postaci, z tym, który jest na stojaku. I to działa głównie po to, żeby żeby runki do awki tutaj na nim trzymać i sobie po prostu zamieniać, jak robisz awkę. A potem jak już masz wszystkie te maksymalne runki na sobie, no to wtedy służy jako takie, wiesz, dodatkowe miejsce. Kiedy ruszam lochy? Lochy chyba w tym tygodniu, no będę chciał jak najszybciej na pewno. Dzisiaj nie, bo chcę to zrobić na odcinku, szczerze mówiąc. Także dzisiaj nie, dzisiaj tylko szukamy tych maksów, ale jakoś chyba w przyszłym tygodniu będę chciał już te lożki popchnąć. I po prostu zacząć już tu save'ować, nie? Bo tu sobie na pewno tego zrobię bez problemu, na pewno sobie Esteros zamknę już z tymi maksymalnymi runkami. I będziemy już mogli na spokojnie save'ować. Ja tu już w ogóle nie wiem, no bardzo dawno. Kiedy jakieś lochy tu były klikane, mam to pozapisywane? Nie, tu mam same portale do piekieł. To tam pokażę na tym odcinku z lochów najwyżej, ale no bardzo dawno już tu nic nie klikałem. Więc wypadałoby. Siemanko, snajper. Dobra, czyli teraz tak, co ja tu mogę wrzucić? To nie wiem, po co trzymam. To mogę sprzedać. Mogę sobie tak, chociaż nie, czekajcie. Jak to wygląda, bo tu miałem kilka rzeczy odłożonych dla siebie też. Dobra, to na pewno mogę wrzucić. To mi daje 504, to też mogę wrzucić. I jeszcze trinkecik jakiś, trinkety mam dwa. Ten mi daje 34, ten mi daje 41, dobra, to jeszcze tego wrzucę. Żeby to już leżało, to sobie na razie odłożę tutaj. To zrobimy tak i zobaczymy, jak to wyjdzie w trakcie. Tak jak mówię, zaczynamy od gabinetu magii.
Nie będę tu potek kupował, bo szkoda czasu. Po to, żeby tu jeszcze tych 11 rozmontowań zrobić. I może jakiś maksik mi polecił, mam przynajmniej taką nadzieję. A ile mi to daje? Plus 40, no to tyle samo. Będę się tu też chciał w ogóle poprzebierać, bo no sami widzicie, sporo już te itemki dają. Więc oprócz tego, że tych maksów poszukamy, to się poprzebieramy, jak nam poleci oczywiście. Bo tu też mam większość itemków legendarnych z poprzedniej edycji legendarnego lochu. I one dają bardzo dużo pancerza, nie? Więc jak mi będą zabierać sporo pancerza, to bez sensu wymiana. Ale taki trinket, te rzeczy z gabinetu jak najbardziej powymieniamy. Kurwa, ile tych klepsy tu leci. Ale tego to za bardzo bym nie chciał. No z tą bronią będzie najgorzej. Żeby chociaż jedna 60 mi poleciała dla mnie, to już będę zadowolony. O! Okej. I mamy punkty życia 15. Dobra. Super. Czyli to sobie powiedzmy zamienię. Niech będzie w ten sposób. Dobra, czyli punkty życia już mamy. Czyli jeszcze nam zostaje dwa razy łączna odporność 25%, szanse na epickie przedmioty 50% i te brońki. Więc zaraz do tej zbrojowni przejdę. Tylko ogarnę te rozmontowania. Siemanko, Kaszan Jaglany. Mówiłem już? Nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Witam, witam. W każdym razie... O kurde. Giga zjeb już dostał tego. W sensie, no, timeout mu się skończył na 24 godziny. Premię do złota już mamy. Już się miałem cieszyć, ale dobra. To już akurat było. Drugi raz mnie zbanował. No, jakoś tak mi ciągnie, żeby ci dać tego timeouta. Nie wiem, z czego to wynika. Ale jest jak jest. Kurde, łączna odporność 21. No to jest malutko. Musimy mieć to 25. Wrzucę może do kibla na przykład to. Tu od razu pozmieniam wyglądy. Ile mi to daje? To wszystko mi daje więcej. Chociaż nie, tu mi daje 40, tu mi daje 40. To mi daje 34. To jeszcze wisiorek by się jakiś przydał. Ewentualnie do zmiany. I tu w ogóle aurę też możemy następną. Tu za 10 baniek. No zostawimy. To się przyda do wiedźmy. Dobra. Mówię, przydałby się wisior, żeby dawał też za 40. Ale jak nie, no to przytulimy tego, co daje 29. Trudno. Wbił, ale tylko na moment. Chyba Command go... To nie przepada za nim za bardzo, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem czemu, no ale... A miałem właśnie się zastanawiać, czy jeszcze zdążę jakieś piosenki Giga Zjeba na tym streamie polecić. Ale z tego co widzę, no to nie zdążę. Dobra, to możemy porozmontowywać wszystko. I jeszcze 5 tutaj nam zostało. Premia do PD 7%. No teraz mnie tylko ucieszy, chociaż nie, no jeszcze ta szansa na epiki będzie spoko. Ale no tą łączną odporność też jest ciężko znaleźć, bo tak jak widzicie, no jedną jeszcze mamy, ale żeby to 3 razy znaleźć, to nie jest wcale takie proste. To już mamy, to jest wisiorek, plus 35. No to... No nie lecą jakieś mocne te wisiorki. To jeszcze na wszystkie staty. Nie wiem czemu nie może nam wylecieć ta 40. A Command to przypadkiem, to misklikiem. Bo miałem w głowie Commana i jemu dałem. Ale już naprawione, spokojnie. Już wszystko jest tak, jak być powinno. Fisielek to jest z Elevatora. Jest taki event gildyjny. O, ty, jak sypnęło. Jest taki event gildyjny i jak zajmujesz gildią pierwsze miejsce, to masz złote to tło, jak drugie to srebrne, jak trzecie to takie brązowe. Dobra. Okej, czyli to sobie wymieniam, jeżeli chodzi o gabinet magii. Tu nie mam nic ciekawego. Więc dobra. 5 mi zostało tych rozmontowań, tak? Tak, dobra, czyli idealnie. Pyk. I pyk. Dobra.
Dobra. I mamy to zrobione. I teraz tak, poprzebieram się. Tu mogę wymienić, żeby te punkty życia mieć 15. Gdzie to jest? O, to. Tu od razu zrobimy dziurę. Odzyskamy klejnot. Pyk. Teraz tak. Tu na pewno muszę też zamienić, bo tu mamy maksa. Pyk. I to premię do PD też na pewno zamienię. Pyk. Dobra. Odzysk klejnotu, odzysk klejnotu. I po prawej stronie już mam same maksy. Dobrze mówię? Punkty życia 15%. Cyk, cyk, cyk. Dokładnie. Okej, okay, czyli jest gituwa. To zaraz poulepszam, ale to już później. To możemy zostawić do wiedźmy i to niech będzie tak. Okej, okay, dobra. Gabinet magii mamy z głowy. Lecimy teraz. O! O kurwa. Nie no, jaki to fart jest. Widzowie, ja muszę wszystko na tych streamach robić. Ja pierdolę. S121. To nie jest jeszcze jakieś, nie wiem, no jakbym miał Z135, to bym się nie zdziwił. Ale na S121 pierwsza broń 60. No nie spodziewałem się. Nie powiem, ale się nie spodziewałem, dobra. Czyli okej, okay, czyli dla siebie już mamy. No ale szukamy dalej. Wiadomo, tak jak mówiłem. Jeżeli chodzi... A, bo ja w ogóle jeszcze mogę... Na ten stojak szukać. To muszę pamiętać o tym. Tak jak wspomniałem, pachołkom to nawet nie muszę 60 znajdywać, bo to wcale też nie jest takie proste. Mogą mieć nawet jakieś tam 55% i w górę. To też będzie git. No ale najlepiej, że już dla siebie znalazłem, to mam z głowy, nie? Możliwe, możliwe sok Bredes, ale wiesz, to już są takie... No i właśnie to jest to, co mówiłem, że tego pancerza dużo tracę. Ale wezmę to na pachołka, w sensie na stojak. I tak jak mówię, sok Bredes, bardzo możliwe, że tak to działa, ale wiesz, ja już się tutaj przyzwyczaiłem do grania, że tak powiem, po swojemu i ciężko się już poprzestawiać. Dobra, tarczę jak najbardziej możemy sobie wziąć, tylko... A, no właśnie. To jest ten problem, że ja już dzisiaj nie odzyskam tych. Czyli dobra. Jutro to sobie zrobię, jak rozmontuję po prostu. Nie pomyślałem, ale niech będzie tak. Bo tarczę bym musiał rozmontować. W sensie mógłbym sprzedać, ale wolę rozmontować, wiadomo. Także tarcza niech na razie sobie leży. Tu jeszcze jakąś tarczę wezmę w takim razie do ekwipunku, żeby jutro na stojak wrzucić. Wiem, że jak sprzedam to odzyskam, ale wolę rozmontować, nie? Chociaż zobaczymy. Dobra, no i tu znowu mamy na minus pancerz, ale dobra, biorę to. O! A, to na wszystkie staty to nawet nie ma co. Nie no, ale z tą bronią to coś pięknego. Coś pięknego. No i znowu pancerz na minus. Jak się nie da, jakiej tarki na stojak, o czym ty piszesz, szczurek? No, ale mówię, to jest wszystko się rozbija o to, że niestety tego pancerza mamy bardzo dużo z tych itemów legendarnych. I te zwykłe epiki nam aż tyle nie dają, no ale może coś tam się uda przebrać. Tarczy zapewnie, no ale tarczy się da przecież dać na stojak, o czym on pisze. Właśnie dlatego się zdziwiłem, o co mu chodzi. Tarcza równa się tarka, rozumiem. Dobra, tego też nie chcemy. Szukamy dalej. Ty po prostu nie umiesz? No właśnie, w sumie tak. Coś może w tym być. Siemanko Michał, witam, witam. Dobra, no fajnie jakby tu w ogóle jeszcze broń jakaś do wymiany nam poleciała. O, jest jakaś tarcza. Plus 46, to chyba nawet więcej niż tamta, nie? Tak, dokładnie. Dobra, to kupię ją, żeby sobie była. Lecimy dalej. Premia do złota 45. Kurczę, no niedobrze, nie do... O, dobra, proszę, żeby oddało. Aha, no to nie bardzo. No tu już jakoś dużo nam tego nie zabiera, ale to i tak nie jest wybitne. Klatę mogę dać na stojak jak najbardziej.
Paseczka już nie dam, czy jeszcze czapkę będę mógł na stojak oddać? I stojak będziemy mieć ubrany w sumie. No ale mówię, w dalszym ciągu tej łącznej odporności szukamy jeszcze. Dlaczego tarcza zalicza się do broni u wiedźmy? No bo jakby zrobili tarczę, to tylko wojownicy by mogli z tego korzystać. Także no musieli to jakoś pogodzić. Siemanko, turbo plecak. A, tego to nawet nie kupuję w sumie, nie ma sensu. No, powiem wam, że... O! Dobra, czyli jednak się da. Damy radę dostać zbrojkę, która daje chociaż trochę pancerza na plus. Okej, to ją daję tutaj na razie. W sumie te buty to bym mógł sprzedać, tak szczerze, bo one i tak są na wszystkie staty. A ja tu odkładam tylko na 3 staty, bo zawsze możemy pachołkom jeszcze oddać. Dobra, czyli coś tam się damy radę przebrać. Ja też milik tak kiedyś robiłem. Jak ja zaczynałem nagrywać, to ja totalnie nie wiedziałem, że jak wiedźma chce bronię, to za jednym zamachem bierze też tarczę od wojownika. No, to już niestety mamy tą runkę, ale niech będzie. Mamy znowu jakąś tarczę. Tarczy już nie kupuję. Dopiero mi ktoś w komentarzach uświadomił, że jak wiedźma chce bronię, to i przy okazji tarczę możemy oddawać. To były piękne czasy. Dobra, tu mamy na wszystkie staty. Oj, nie jest tak źle, powiem wam. W sensie... Cieszę się, że tą broń nam się udało zdobyć. Tu dużo pancerza na minus, ale dobra, wezmę to. O! Okej, okay. Buciki też są git. Dobra, to wiecie co? Żeby nie marnować, to ja po prostu poodzyskuję te klejnoty, bo i tak tu w tych itemkach nie mamy na razie jakiejś giga dobrej runy. To sobie poodzyskuję i potem jeszcze powymieniam, jak dostaniemy coś. Muszę pamiętać, żeby tylko czapkę wymienić z tej lewej strony. No i ta brońka by się przydała, kurczę. O, czapka. Chyba ją wezmę. Tylko nie CS, to pancerze na minus. Ale jeszcze się zastanowię. To może my na razie na stojak w sumie. Dobra, oddaję to przebieranko. O, jest następna czapka. Minus 300. Ale dobra, biorę. O, klata. Ale niepotrzebna. Stat mogę więcej na plus dostać z czapy? Nie, no jak więcej? Tak średnio po 40 mi dają te itemki. I z czapy też dostanę około 40. A, chodzi ci, że tą co odłożyłem? No, ale to tam wiesz, 5 statystyk w tą czy w tą. Nie jest jakoś tam nie wiadomo ile. Znowu odporność na ogień, dobra. Już nie mamy miejsca. Także na razie już muszę tutaj ostrożnie z kupowaniem. I tak już w sumie sobie podkładaliśmy sporo rzeczy do... Na pachołki. Kurde. Ty no. Dwie bronie z rzędu po zdobyciu maksów 60. Widać, że jestem dobrą konfiturą. Jak tak sypię. Siemanko, Benshi. No nie spodziewałem się, szczerze mówiąc. Poczekajcie, jak to wygląda na tle wojownika? Wojownikowi za dużo nie daje. Znaczy no 60 nieco, to jest sporo, ale ja bym... Chociaż nie, w sumie to... Na razie odłożymy tak, niech będzie. Potem najwyżej powymieniamy, bo wiadomo, że najbardziej Kunegundzie odda ta runka. Ale póki co niech będzie tak. Tu jeszcze mamy na wszystkie staty. No ja cały czas liczę na jakieś 3 statowe te bronie, nie? Też by się przydało. Dobra, szukamy dalej. Ty, ale no jest fart. Naprawdę jest duży fart, jeżeli chodzi o bronię. Już mamy 2,60, a ja nawet nie jedziemy przy jedną, chociaż dostaniemy. O, dobra. Łączna odporność 25. Pięknie. Do klaty wrzucamy. To jest tu. Dobra, to mogę sprzedać. Czyli tak, jeszcze jedna łączna odporność i co? I ta szansa na itemki.
epickie, plus 50%, bo to nam jeszcze nie poleciało. Czy Alstat, Epic plus legendarne gemy to jest dobra taktyka? No na pewno przedmiot na wszystkie staty jest lepszy od zwykłego, ale generalnie no to... Bierzesz sobie 3 staty plus legendarne gemy. To co napisałeś to nie jest jakaś giga dobra taktyka, tylko po prostu jak nie masz nic innego to wybierasz, że tak powiem. Dobra, mamy 56%, to też nie jest zła runa. To możemy dać Magusiowi w sumie. Na razie. To jest znowu broń niestety na wszystkie staty, ale zobaczymy. Aha, no i zobaczcie ile nam to daje. W sumie niepotrzebnie tą runkę wymieniałem. Ale niech będzie w taki sposób. I odzysk klejnotu. Tą 60 na pewno damy Kunegundzie. Ale no mówię, no jeszcze tu będziemy szukać, więc... Na razie tak robię, żeby tylko było. Punkty życia 14. Ty, a oni... Oni mają wszystko git, nie? W sensie... Oni nie mają łącznej odporności, ale mi tu też tej łącznej za dużo nie leci. Ale muszę pamiętać, że jak polecą jakieś 20, to żeby też pokupować, w razie czego. Tu pancerz na minus, dobra, lecimy dalej. Buciki akurat już wymieniliśmy. To też opluwam, są rękawice, łączna odporność 22, o i zobaczcie, i to nam daje na plus wszystkiego. To nie są jakieś, no ten pancerz wiadomo, że to nam daje po 30, po 50, po 100, ale lepiej na plus niż na minus 600 na przykład. Kunegunda co ma? Kunegundzie najpierw spróbujemy ogarnąć tą łączną odporność przy okazji. Żeby to też już było z głowy. Żeby oni już byli, to wiadomo, to nam jeszcze, jaki będzie legendarny loszek, to jeszcze nam pewnie dużo tych maksów poleci. No ale tak czy inaczej... Jak już mamy, to czemu nie korzystać? Dobra, szukamy dalej. Nie, właśnie jeszcze jednej mi brakuje mount. No ale dla siebie to potrzebuję 25%, nie? Bo chcę to mieć wszystko w jednym secie. A pachołkom to tam mogę dać jakieś 20. Szkoda, że tej wcześniej nie kupiłem, no ale... Tak szczerze to myślałem, że oni już to mają ogarnięty. Ale mi się już tutaj mylą postacie, dlatego to tak wygląda. Kurde, no i tu 2% więcej już byśmy mieli z głowy, no ale niestety. Zaraz wypadnie, mówię ci, no ja liczę na to, liczę. Najbardziej to liczę na broń jakąś dla siebie w końcu. Bo ta broń tu najwięcej nam zmieni. No nie bardzo. A, tu mam wszystko ubrane, tu mam wszystko ubrane, dobra. Ty, a może tą... Tarczę faktycznie bym sprzedał, chociaż kurde, no ona jest dychę warta. Jak rozmontuję, to mi trochę więcej odda. 1200 kryształów więcej. Nie, to wolę poczekać na jutro. Jutro się to rozmontuje. O kurde, 49%, to jest malutko bardzo. Tak jak mówiłem, no tak 55 w górę to będzie git, ale 49 to bym nie chciał. Natomiast spróbujemy, o, jakiś łuczek. 111, dokładnie. I tu zrobimy tak. Zrobimy odzysk. I sobie zamienimy runki z tej. Kunegunda już będzie miała 60. I temu jeszcze damy jakieś 55+. Potrzebujemy w ogóle jeszcze dwie 60, no ale wiadomo, to nie jest takie proste. Łączna odpowiedź 22, dobra. Też leci dla Kunegundy. Niech będzie w taki sposób. Ale coś nam długo max żaden nie poleciał, który nam był potrzebny. W sensie, no wiadomo. Już jest nam coraz mniej ich potrzebnych. Ale jednak... O! Dobra czapeczka dla nas, bierzemy to. Ej, no to my już jesteśmy cali przebrani oprócz tej broni nieszczęsnej.
W takim razie. Już sporo beskitu grzybów tu wydałem na tą zbrojownię. A, no a, dobra, teraz widzę. No jeszcze ten. Jeszcze paseczek by się przydał. Cały czas patrzyłem na lewą stronę, ale mówię, no bardzo długo nam broń żadna nie leci. Taka na 3 staty. Ale można powiedzieć, że te dwie szybkie 60 wybaczyły trochę. To, że nie mamy lepszej. Tak jak mówię, jeszcze na koniec zobaczymy sobie te procenciki, jak to wszystko powzrastało. Mówiłem na początku. I teraz zobaczycie, jak to będzie wyglądać z takimi runami, bo dużo osób mówi, że runka w broni to nic nie daje, że to w ogóle jest, wiecie, tyle co nic. A tu na takim wojowniku to jest jak jedyny ratunek dla nas, żeby w ogóle cokolwiek popchnąć w tych lochach w miarę szybko. Chociaż no na tego gula mamy już dużo, nie? Ale no tak jak mówię, tornada to my nie klikamy jeszcze. Kurde, i znowu 3% za mało, trudno. Na W60 Phenom następny start. Na W59 na pewno nie będę grał. Dlatego, że no i tak startowałem na W58, gdzie nie planowałem. O, dobra. I mamy pasek, super. Ty, czy ja tam nie miałem jakiejś runy potrzebnej mi? Czy odjebałem standardowo? Ulepszona jakość plus 5, dokładnie. No tu mam plus 4. Dobra, czyli jak poleci jeszcze jakaś ulepszona jakość, to muszę wziąć. Punkty życia 15. No za szybko. I tak tu coś za dobrze szło. Ale no, ulepszona jakość to akurat, jakbym stracił łączną odporność, to bym się bardziej zezłościł. A to nam powinno zaraz polecieć. Premia do złota. Ty, a ja nie mam tutaj może jej? Nie, nie mam niestety. Gorsza broń będzie? No tak. O tą jedną aurę to nam pewnie da z 4 średnie może. To, no, będzie dużo gorsze. Rzeczywiście. Kurde, no i znowu. Punkty życia teraz. Widziałem, co tam pisałeś, Mount, że żebyś brał, jakby było znowu tak około 45%, no ale nie, no ja tu jak chcę maksa, to chcę maksa, nie? Ja już chcę po prostu mieć gotowy ten set. A jak nie poleci, to najwyżej przy legendarnym lochu, no. Znowu 45%. Znowu 45%, no co za... Ajajaj. 43%. Tej runki mi akurat nigdy nie brakowało. Zawsze najdłużej mi schodziło z szukaniem łącznej odporności albo brońki. Kurde, jeszcze te tarcze dropią, a te tarcze nie mają runy w sobie. O, odporność na zimno 75%. O! Yes. Runa słaba. Rozrzut też nie najlepszy, no ale 60 średnich. Dobra, no wymienię. Może coś jeszcze lepiej poleci. Lepszego, ale patrząc na to... Patrząc na to, że nam w ogóle te bronie nie lecą, to nie wiem. Także okej, okay, dajemy dla siebie 60. I tu mamy... What? Co ja zrobiłem? Ty,
chwili, co jest? Coś się zbugowało chyba, nie? A, no właśnie, teraz jest git. Nie pojawiło się. 53%, 49%. Dobra, to niech to będzie na stojaku najlepiej. Bo w ogóle nam się nie przyda. Ale że się runka 60% zduplikowała, tak o? A to ci dopiero nowina. Dzisiaj jakiegoś farta mamy. Ło, tu dopiero jaki rozrzut, zobaczcie. Nareszcie zaczęły bronie lecieć, no ale niestety. Nie takie, jakie byśmy chcieli. Tego to nawet w sumie mi szkoda w ogóle dawać komukolwiek, tak szczerze. W sensie niepotrzebnie to kupiłem w zasadzie. Bo tu nawet jak poleci coś, to te bronie mają lepsze rozrzuty. Niż to, co wyleci z tego. Dobra, jebać to. Szukamy dalej. Odporność na ogień. Ulepszona jakość. No nie, teraz tej ulepszonej jakości nie będziemy mogli znaleźć. Masakra. O, 51%. Dobra, to już ma trochę lepszy rozrzut. To zrobimy tak. A, to w sumie niech będzie tak. Może tam komuś potem poleci. O, dobra, nareszcie. Już traciłem nadzieję. Ale mamy to, 25%. To już ostatnia na szczęście. Dobra, czyli to mamy git, czyli nam została ta szansa na te przedmioty. Ulepszona jakość, którą sprzedałem samemu przypadkiem. No i ewentualnie jeszcze jakaś runka, chociaż 55 w górę. Dobra, zobaczymy, jak to pójdzie. Ale nieźle to poszło, trzeba. No i znowu ulepszona jakość plus 4. No ale to, oje, dobra, jest plus 5, okej. Okay. Od razu zamieniam. Dobra, to jeszcze ta szansa i bronie ewentualnie. O kurwa mać. Ty, ale oddało szybko. No i to mi się podoba. Dobra. Okej, okay, czyli to mogę sprzedać. No i co? Jak tu te runki wyglądają? Ten ma strasznie słabą. Dobra, w sumie to czy jest sens? Nie, bo ta zbrojka dawała bardzo mało pancerza mount. A zobacz, ja tutaj mam legendarną. To nie było sensu. I to w sumie zrobimy tak. Tu niby tylko 2%, ale wymienię na razie. Ta broń dla pachołków, w sensie, no jeszcze dwie 60 muszę znaleźć, ale to sobie... To jeszcze nawet na legendarnym lochu poszukamy, jak będziemy robić. To nie będzie jakiś game changer dla nas. I tak tutaj strefę mroku będziemy głównie save'ować. I tak w sumie, szczerze, tak jak mówię, miałem nawet wątpliwości, że tą jedną chociaż 60 znajdę dla siebie. A co dopiero? Dla pachołków. Dobra, czyli tak, tym musimy zaczarować. Zaraz to wszystko poulepszam. Co ja tutaj sobie chcę zaczarować? Na pewno rękawice, to też. To na razie nie. Butów też nie muszę. Dobra, w ten sposób. Teraz tak, tą tarczę. Kurde, a dobra, chuj. Już to będzie z głowy. Chcę zobaczyć po prostu te procenty już na takim normalnym ulepszeniu. Tam 1000 kryształów w tom czy w tom, nie będziemy się napinać.
Muszę tak powoli ulepszać, bo jak tu się kilka naraz poulepsza, to wiecie jak to wygląda. Zaraz się ulepszają w cały świat. O, kurwica. Na tornado było 4% ponad. W tym momencie mamy niecałe 30 na sinego gula. Także no. Na hemoridor mamy 27. A nie wiem, ile tam na to było, chyba z 2. Ten w mroku w sensie. Na Asteros mamy niecałe 13. Czyli tutaj, tak jak mówię, typowo nasza runka w broni. Na Asteros ten w mroku mamy niecałe 8. Na Hemoridor w świetle mamy niecałe 6. Na Nordyckich Bogów mamy niecałe 4. Tutaj. Na Górę Oliw mamy 3. Na 13 piętro mamy 2,50. Czyli to, co też chcemy ubić, żeby dostać pupila. Na karczmę mrocznych sobowtórów 1,24 i na 13 piętro w świetle 0,50. Także to są takie najlepsze procenty. Na szkołę mamy tylko 0,11. Na szkołę się prawie w ogóle nie podniosło swoją drogą. No, no ale widzicie, no jest różnica, nie ma co ukrywać. Jeszcze broń nie jest wybitna. To może w ogóle, wiecie, jeszcze jeden epik, jeszcze jednego epika sobie poszukam. Może to akurat będzie broń. Bo i tak jeszcze muszę tutaj zrobić zapasik, żeby mieć na potem do kibla, na wrzucanie codziennie. No, także myślę, że klikanko jakoś... Oj, zobaczcie. A, bo ja tej łącznej odporności jeszcze nie porobiłem tym pachołkom wszystkiego. Zapomniałem totalnie o tym. Ale to dobra, to już nie dzisiaj, to już na legendarnym loszku. Bo tu my, o, ta już ma akurat. Tu i tak nie będziemy klikać jeszcze jakoś bardzo, bo to tylko w Nordyckich Bogach i w Górze Olim nam będzie potrzebne, jeżeli chodzi o pachołków. A raczej nie będziemy tego jakoś bardzo klikać, bo potem będzie save lochów i wiadomo. Ale Kunegunda już ma w każdym razie. To jeszcze Barbarowi i Mariuszkowi. Ale no, zdecydowanie pomogły runki. I tak jak mówię, myślę, że jakoś, nie wiem, czwartek, piątek... Nie no, bardziej w sumie piątek to nie, bardziej środa, czwartek jakoś. Tutaj odcinek z Wojownika będzie nagrywany, będziemy klikać. Zobaczymy, co tu się wydarzy.